Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie, tym razem w pierwszym odcinku serii z gry The Walking Dead Mission. Słuchajcie, tytuł ten zdecydowanie odstaje troszeczkę od pozostałych tytułów Telltale'a, głównie dlatego, że samo studio określa to jako miniserię, a nie jest serię po prostu. Biorąc pod uwagę właściwie zerowy marketing, jaki towarzyszył premierze tej części, no pozwala nam to wierzyć, że jest to gra troszeczkę krótsza, troszeczkę mniejsza, chociaż moim zdaniem nie powinniśmy jej z góry skreślać, ponieważ sama postać Mission jest niesamowicie ciekawa. Nie bardzo pamiętam ją z pojawienia się w serialu, ale wiem, że jej pojawienie się w komiksie zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Była totalnie badassowa i zresztą nawet fragmenty tego pojawienia się widzicie w tym momencie w tle. No i dobrze, słuchajcie, to jest oczywiście... Właściwie nie. Ja wam nic nie będę mówił o postaci Mission, ponieważ wydaje mi się, że w tej przygodzie poznajecie jej początki, jak gdyby jeszcze sprzed pojawienia się w komiksie i serialu, dlatego nie ma sensu spoilerować wam, co wydarzy się z nią później, jeśli jeszcze tego oczywiście nie wiecie. Przejdźmy w takim razie do samej gry. No ja nie ukrywam, że jestem niesamowicie ciekaw, co ten tytuł będzie nam miał w praktyce do zaoferowania. Myślę, że jeśli się przyjmie, to takich miniserii od Telltale'a będziemy mieli w czasie najbliższym dużo, dużo, dużo więcej. I left so many people that I loved behind. So many that I can hardly remember them all. But there are two, just two, that I can never forget. Którym to? Lewym. Dobra. Jesteśmy już w grze. I thought I was done with them. No i teraz bardzo trudno jest mi to jakoś usadowić w czasie, ponieważ Mission podróżuje samotnie. Być może to są jeszcze wydarzenia sprzed apokalipsy zombie, albo w ogóle jej sen. No tak, drzwi na środku lasu to musi być jakiś sen. Być może są to wspomnienia z pierwszych momentów apokalipsy zombie. No, być może po prostu Mission w ten sposób przeżywa ciągle i ciągle, każdej nocy, w każdym koszmarze to, co wydarzyło się dnia pierwszego. Yeah.
Zastanawia mnie ta cicha narracja, słuchajcie. W sensie, nie ma właściwie. Myślę, że gdyby to było wspominanie przeszłości, to Michonne próbowałaby w jakiś sposób zakomunikować tym dzieciakom, żeby się gdzieś schowały, ukryły, krzyczała było o pomoc, cokolwiek. Tymczasem ona po prostu robi swoje. Początek bardzo mocno stawia na QTE. Jestem ciekaw, czy to się przełoży na całą grę, czy po prostu jest związane teraz z akcją. To trochę mało wiarygodne było, przyznacie. Wątpię, żeby faktycznie miała tyle pary w nogach, żeby zgnieść czaszkę zombiaka. Ot tak, o. No i właśnie, co my tam zostaniemy? Ja bym się tam nie wybierał bez tej twojej katany, ale... okej. Próba samobójcza. Obawiam się, że na razie musimy kooperować z Michonne. Some days I envy the dead. Jestem ciekaw, co by się wydarzyło, gdybym pociągnął za spust. Ale nie, no to dopiero zaczynamy. My, jako gracz, jeszcze mamy siły. Przekażemy go trochę naszej bohaterce. Opuść broń. Stań do walki. O, już widzę, że to intro mi się spodoba. Oj, tak jest świetne. Oj, serial mógłby się z tego intro dużo nauczyć, naprawdę. Spoko. Ja tej wczesnej historii Michonne nie znam. Ja się jakoś w Comics The Walking Dead strasznie głęboko nie wczytywałem. Chyba 4 albo 5 pierwszych tomów. A serial też porzuciłem gdzieś w okolicach czwartego sezonu, więc... dużo na temat przyszłości tej postaci naprawdę nie wiem. Wiem tylko, kim były te zombiaki, z którymi ona chodziła na smyczy. Rashid, come in. Over. Vanessa, you there?
damn it. Hey, Pete. Michonne. What are you doing up? Your shift isn't for another hour. Couldn't sleep. Having those nightmares again. You holding up okay? Don't worry about you. You're not the easiest to read. It's hard to tell how you're really doing. Ciężko powiedzieć, bo nie wiem, co się właściwie w jej życiu teraz dzieje, więc powiem, że szczerze to nie wiem. This stuff you're dealing with, it's not gonna go away overnight. Just please tell me if, you know, if it gets as bad as it did. I just need to keep busy. Oh! Czekajcie sekundeczkę, zobaczę w opcjach, czy mogę wam włączyć napisy. Audio, video. O, super, mamy to. Oak! Walk! Get down here, Michonne's taking your shift. 2 minutes! I still haven't heard from Rashid or Vanessa. It's not like those guys to be in a contact for this long. We trade every time I come through, same spot. Everything's just gone. Just doesn't make sense. Their boat is always anchored right on the dock. Pocisz go, pocisz. Ja wiem, że takie szukanie może być mega depresyjne, jeśli nie owocuje. Maybe we can pass by again on our way back. Listen. You hear it? You hear it, right? Sounds like a woman's voice. Vanessa, that you? Dobra, powiedz, że coś słyszysz. Żebym próbował dalej. Pete. Michonne. Again with the shortwave? I'm not just giving up. This bay was full of boats just a year ago. They went somewhere. If they left, it was probably for good reason. Then I want to know why. Hello? Hello? Can you hear me? Hello? Tak, to zdecydowanie był głos. She said help. I don't know, Pete. Didn't sound like Vanessa. But it's someone. She might know what happened here. No, damn it! We're losing the signal. Look, if we don't start caring about the people that are out there, we're no better than the damn walkers. All we'll find out there is trouble, Pete. I mean it. What's the point in just surviving? We gotta do better than that. All right, so let's help her. At least someone gets it. You're the only one on this boat that even comes close to understanding. Not Berto, not Sadiq, especially not fucking Oak. You know there are people worth helping. Take over from me, okay? I'm gonna turn the boat around. Mam pewien problem z tą postacią, słuchajcie teraz, bo czuję, że nie znam jej wystarczająco dobrze, żeby... To jest sequence dialogue. Chyba ten duży najpierw. Nie znam tej postaci wystarczająco dobrze, żeby się wczuć odpowiednio w jej decyzję. Nie, to jest wyłącznik. No, głupio zrobiłem. I heard her. Barely. I knew it. Oh, this is a bad idea, Pete. You want to find more people. You're forgetting what people are like. What did she do? Shit, what the... Oh, bloody hell! Who's that? Okay, coś przewaliliśmy. Everyone okay? Berto! No, ktoś na dziób. You guys better get up here. What do we hit? Hell if I... I can't see a damn thing. Berto, hold the wheel steady. Take in those sails, now. Au, chyba sami oberwaliśmy. Thanks for the save. Jesus. Oh, get the jib under control.
goddamn shortwave. You just had to take us in close, right into a fucking rock. Hey, I've been sailing these waters for years. There aren't any rocks here. Well then what the hell was that? No może na właśnie łódź, której szukacie. Something's going on around here. This place isn't safe anymore, Pete. Your friends are gone, and whatever scared them off is gonna find us next. I told you this was a bad idea. You're just being paranoid. It's not paranoia if you're right. We're stuck out here. Zajmijcie się łodzią. Potem będziecie zastanawiać się co dalej. That's our priority. She's right. All this talk isn't doing anything to get us out of here. That girl on the shortwave. What if she's part of it? Guys, pull it together. Oak, Sadiq, get those sails tied down. Śmieszy się tu wszyscy nazywają. We can haul off. Ease our way out. Go on. Michonne, what exactly did she say? Mobjack? She said Mobjack. Nie słyszałem tego, ale skoro Michonne słyszała, to pójdźmy z tym do przodu. Michonne, take these. See if you can figure out what we got stuck on. Just see if we're close to anything. I mean, I need to know what our options are. We just need to get ourselves moving again. All our six. No i dobra, mamy troszkę opcji. A możemy poświecić latarką. Ja bym najpierw użył naszej lornetki i spojrzał w kierunku lądu. Nie no, to jest horyzont. A jest zbyt ciemno, żeby cokolwiek zobaczyć na brzegu. A w wodzie nie widzę absolutnie nic, więc dobra. Stąd lipa. A poświećmy latarką. There it is. Hey Pete. Figured out what we're stuck on. Damn. This zombie villager. Sheets boat. Hey, Michonne. Yes, Luch. Still on that boat. I don't want to die like that. Sorry. I just seen a lot of bad shit go down. I don't want to see this fall apart. You know. I've seen better places than this get torn to shreds. You're not the only one. I shouldn't let him see me slacking off like this. Serio, mega trudno jest odpowiadać za postać, której praktycznie się nie zna. Co my tu mamy? Możemy pogadać z nim, możemy też rzucić okiem na drugą stronę. Latareczka. Z tej chyba pusto. A, no możemy sobie z wszystkimi teraz porozmawiać, zapoznać się i tak dalej. To dobra. Czegoś się dowiemy, patrząc się na niego? No dobra, pomóżmy. You think this is an accident? Damn wind. Grab it. Przestań narzekać, dobra. To się przyda wszystkim w tym momencie. Yeah. Yeah, I might. If you and Pete didn't give me so damn much to complain about. Oh, you think you got it all figured out, don't you? Thanks. We can think of it here. No nie wygląda to dobrze. Ale ja się może nie znam. No właśnie, tu będzie się pojawiać jakaś wymianka. Jakaś wymianka tu się przyda. No wonder they broke. A z tej strony co zobaczymy? O, no ciekawie. To wygląda na zniszczone i porzucone. Pewnie nic tam kompletnie ciekawego nie ma. You see anything out there?
looks like an old ferry. Could be worth checking out. You know, extra parts, maybe some food. Maybe. O, czyli ryżem się głównie żywią. Running low on rice. Need to find some food soon. Ale mają też własne sadzonki. This should start producing fruit one of these days. Aha, czy jeszcze nie zaczęło? Jakiś niedawno zakorzeniony pomysł. Zostało nam chyba tylko dwie rzeczy jeszcze do zrobienia. Czyli przyjrzenie się, czy ster już działa. I pogadanie z samym Pitem. Pete. Find anything? Saw a ferry. Maroon near the shore. A ferry? Didn't see a ferry last time I was here. Tiller lever shot. Snapped in two. The what? Tiller lever. Connects the wheel to the... Look, I don't know shit about boats. Just tell me what you need, Pete. Might have what we need to fix this damn thing. It's the best option we got. No dobra, ja jestem w stanie się z tym zgodzić. Nawet wziąć na siebie ten obowiązek. Can't argue with that. Maybe we can find some sign of Rashid's group. Let's round up the crew. Michonne and I will scout the ferry, see what we can find. Alright, so we're just gonna sit around waiting for you. You wish. You've got work to do. Serio. You didn't answer my question though. No w sumie tak, ta postać kojarzy się z maczetami, katanami i tak dalej. You three, catch the boat, pull her out of here and lay anchor near the shoreline. Got it. Don't go anywhere. Stay near the boat and keep her safe. A w ten sposób, dobra, już widzę. Turn into a rescue mission. Forget his friends, right? Best get the parts and get back here. Dokładnie tak zamierzam zrobić, spokojnie. That's the plan. Good. Come on, let's get going. You ready? No, i zaczynamy naszą przygodę. To intro, to nie my właściwie intro, w którym nikt nic nie mówił. Nadal bardzo mnie interesuje. Jestem ciekaw, do czego się to odnosi i tak dalej, ale jestem właściwie pewien, że w trakcie tej serii jeszcze nie raz do tych wspomnień wrócimy i poznamy ich prawdziwe znaczenie. Ale zgadzam się, że faktycznie coś jest nie tak. Something's not right. Ever the optimist. Dryfujące ciała, ale to akurat chyba nie powinno ich dziwić. What? Do you think this looks dumb? Oh, what? I don't know. Oak's been giving me shit about it. Says I look like a pirate. What do you think? Be honest. Dobra, powiedz, że wygląda spoko. Oh, fuck Oak, what does he know? I knew you were all right. I think it ties the look together. Knew I'd get you to loosen up sooner or later. You're always so serious. It's gotta be exhausting. I'm sure you have your reasons. Just makes it hard to get to know people. No, nie za bardzo mamy się z czego tutaj śmiać. Not that it ever stopped you. Being grim about it, does that make it all okay? You know, when we first brought you on board, never thought you'd decide to stick around. You didn't talk to anybody. I just assumed you'd take off the minute you got your strength back.
And I keep expecting to wake up and find this dinghy gone, and you with it. But here you are. Haven't got sick of me yet. I'm not staying here forever, Pete. No one's gonna keep you here if you don't want to be here. No, w tejże każdy wyraźnie jest w pośpiechu, żeby zmienić środowisko. I mean, I saw what you were about to do. You haven't had it easy out there. I know you mostly keep it to yourself. I don't want to make you talk about it. Nie zrobiłaby tego. Wszyscy to wiemy. I wasn't gonna do it. I hope you know that. I didn't know that. You know, before this, I was just on my own, like you were. Convinced myself I liked it that way. But after a while, I just... Oh fuck, oh fuck! To było nagłe. Oczywiście, one nigdy samotnie nie chodzą. O kurwa mać! Jest tego trochę. Dobra, poradzimy sobie. Boję się tylko, że nam rozhuśtają łódź i wtedy będzie totalna lipa. Uważaj! O kurwa. O kurde. Tego się obawiałem. Ale nie sądziłem, że już na początku skończy się to aż tak źle. Dobra, musimy się z nimi trochę poszarpać. Odkopać go. To jest złe miejsce. To jest złe miejsce. Oni po prostu mogą ci się wgryźć w nogi w tym momencie. Widzisz go gdzieś? Dobrze, jest na brzegu. Teraz ty uciekaj. O, zdążyliśmy. Guess I should have kept my mouth shut, huh? I can't believe it. Something funny, Pete? Huh? Why the hell are you laughing? I am? I guess I just laugh when I'm scared shitless. No właśnie przeżył atak, więc w sumie ma jakiś ten powód. Jestem go ciekaw, jak wy teraz chcecie wrócić z powrotem na wasz jachcior. Mobjack. Mobjack, czyli to, co słyszała Michonne, like tak? Might be someone who can tell us where everyone went. There's no sign of anyone. Just those fucking crows. Well, unless we can find another boat, looks like we're stuck here. Looks abandoned. We'll get creative, podoba mi się. Idziemy z tym. Glad you're feeling so optimistic. Looks like there's two ways in. The ladder or the window. Dobrze, słuchajcie, to jest moment, w którym możemy w końcu decydować. O, krap. Niestety nic nie możemy z nimi zrobić. Dobra, w każdym razie jest to moment, w którym możemy decydować, a więc jednocześnie doskonały moment, żeby zakończyć odcinek. To tyle na dziś. Muszę się troszkę w tą postać wczuć, muszę się troszeczkę rozkręcić, żeby naturalniej przychodziły mi tutaj decyzje, odpowiedzi, relacje z innymi ludźmi. Wierzę, że to nastąpi w którymś z kolejnych odcinków. Po prostu musimy się z Michonne troszkę lepiej poznać, a póki co jestem raczej optymistycznie nastawiony do tej serii. Mam nadzieję, że początek wam się podobał. Widzimy się ponownie już niedługo, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!